Siema ludzie, my z tej strony, ze mną Repus Alo, alo, koalicja. No cóż, postaramy się znowu skopać dupę połowie Europy. Zgubiłem wojsko, czekaj. Moje wojsko zgubiło Morele. A okej, okay, jest tutaj moje wojsko. Bo jeszcze ich raczej nie zdążyło kupić. Dobra, idę wpierdzielić. Wygrałem jakimś cudem. Bez Moreli w ogóle. Super signed join. Niepotrzebny, nie dam wam nic. Więcej prestiżu dostanę z bitew niż od was. Niszczę te armie dzięki tej tym armatom. O. Serbia, fajnie, że pozbywasz się Salzburgu. Kto jest przywódcą? Bar. Okej. Ale to dosłownie, o, wojna światowa. 30 tysięcy typa z kolonii idzie. A jeżeli chodzi o dźwięk, to już trochę tam pobawiłem się tym dźwiękiem. Mejos mówił cześć. Ja mówiłem pa. Idę do ciebie. Dobra, już się nie, nie zapomniałem, że mam attached to this unit. Wszyscy do mnie podbiegli. Czemu wszyscy stoją na mojej twarzy? Jaki moment? Spróbuję ci zdążyć. Nie, kurczę. Lepiej spróbuj. Znaczy nie wiem, ponieważ chciałem tego buta uruchomić na szybkość popierdzielania, ale nie mam go dostępnego. Od 20. Chyba drugiego, administracyjnego. To przynajmniej się zemszczę, Mejos. O, zdąż! Jest! Ej, przegrałem bitwę morską. Hiszpania mi dopierdzieliła. Całą flotę straciłem. Ile masz... A, tak dużo worek dosz, nie wystawiaj za to. Dobra. Nie ma jakoś cel? Nie. Znaczy, pokaż... Zdobyć twój kapitał chyba. Nie, Majo, pokaż... Nie. Pokaż zajebistość, Majo. Superiority. Dobra. Chcesz bić mnie znowu, tak? Ale ja nie chcę się z tobą bić, za to ja chcę kolejnego generała. Mogę mieć jeszcze dwóch. Jakiś dobry... Super! 4 tysiące poszły na 40 tysięcy. Super! Super gra, nie polecam takiej. 4 tysiące na 40 tysięcy. Teraz właśnie widzicie, dlaczego to jest gorsze CK2. Nie jest wcale gorsze. Kurczę, mam minus 2 do terenu. Znam, że pierwszy dojdę. Boże, 80 tysięcy! Jakaś Francja nie idzie mi pomóc, to spierdzielam. No, oni mają buta już, Austria. Salzburg teraz po dupie dostaje. Gdzie ty idziesz, Mecklenburg, co? Próbujesz się prześliznąć, taki śliski gad naokoło. Ja się chyba schowam w Bośni. Znowu? Weź strapuj im znowu 40 albo 50. Ale nie mogę, bo mi flota zdechła cała. Jedyne co mam to statki handlowe teraz. Ale to jest wszystko jedno. Ale bo nie mogę, bo dwie Sycylie stoją. Dwie Sycylie stoją, byś musiał swoją flotą płonąć, także. A ja bym musiał cały... O. Te handlowe bym musiał. Mecklenburg zdecydował się oblegać mojego wasala, dobra. Ale idzie 43 tysiące znowu z Mecklenburgu. Spokojnie, ja ci łażę tutaj po państwie i żywię się twoim żarciem. Patrzcie, nie dość, że muszę mu pomagać w wojnie, to jeszcze muszę go żywiać. Dobra, uważaj, będzie bitwa. 50 kafli idzie. Będzie bitwa, jeszcze 40-50 tysięcy idzie kolejne. Od w Opolu są. Rozdzielili się, atakujemy ich? Ja się na razie będę bronił. Jak gdzieś się wywiąże jakaś walka, to oni wszyscy pójdą do tej walki, także musimy... Idą na mnie, tu. Idę. No. Zdążymy wygrać tę walkę, zanim posiłki przyjdą? Zdążyliśmy, dobra. Idą kolejni, 31 tysięcy. Nie, już nie. Kurczę, nie, co się dzieje z tym wojskiem? Klikam na lewo, prawo, po co te opóźnienia, lagi? Taniec z AI.
Dobra, jak to jest oparte na wygrywaniu walk... Ej, no, dobra bitwa. Idę. Mają minus do terenu. Ej, za rzekę. Pum. O nie, morale! Gdzie ty jesteś, Mejos? Ja nie mam wojny z tą, z Saksonią jakimś cudem. Kuźwa! Au, ale się wjebałem. Ale chyba wygram tę bitwę. Mam więcej armat. Dobrze, że zrobiłem Fort 4 na granicy. Mi. O, uda się nam, czy się nam nie uda? Moment, stop. Dobra, jeszcze serwer przyjdzie, to się nam uda. Ale dużo manpowera mi pójdzie w tej wojnie. Administracja, wojsko. Dałem. Teraz się przyda w tej Ferrarze porobić trochę najemników. Dobra. Wy się wycofajcie. Musimy pouzupełniać ludzi. Minus dwa na rzekę, byle nikt im nie pomógł. Chodź tu, chodź tu! Chodź! Gdzie? Nie ty! Dobra, sojusznik przyszedł. O kuźwa, ich też. Oj, ty pisio te monte, Freddy! Chodź tu, Freddy! Freddy! Olał mnie! What the fuck, nagle tracę kasę. Uzupełnianie mojej armii kosztuje nagle 76 miesięcznie, wow. Mój wasal mnie opuścił. Manpower mi się kończy. Ja mam połowę. Już przez pół manpowera się przejadłem. Przez te dwie czy trzy walki. Boże. W sumie wystarczy, że będą chcieli biały pokój. Jak tylko będą chcieli biały pokój, to go od razu bierze. Bo to nie ma sensu pomocy! Się pić. Idą po mnie, Mejo! Ale cię karpet siege'ują. Ale Saksonii się... Nie, Saksonia się nie liczy, bo to jest wojna od Francji, nie? Także jak Saksonia ci podbija ziemię, to nawet lepiej dla ciebie. Bo Saksonia nic od ciebie nie weźmie. I Polska idzie na mojego wasala. Mają 3-4-3 generała. O kurde. O Boże, idą na mnie! Ejos! Idę. Biegnij lepiej, a nie idź. Jeszcze nie umie. Jeszcze nie umie biegać, za młody. Jestem 3 technologie do tyłu, żeby móc zacząć biegać. Jeszcze Polska idzie. Polska nie! Francja, gdzie jesteś? A oni się z Saksonią biją. Może zdążymy wygrać, zanim dojdą Polacy. Nie. Ale jak żadne wsparcie nie przyjdzie, to i wygramy. Polska przejęła dowodzenie, bo mają takiego dobrego generała. Oby chyba... król zdech teraz. Chyba wygraliśmy, dobra. O nie, it's a omen! Kurczę! Każdy się komet boi. Ej, mamy 20% po tej bitwie. Spróbuj wziąć biały pokój. Nie, ale to fory. Albo nie wiem, zapłacić im trochę kasy, może będą chcieli, jak masz 20%. Czekaj, bo suggest offer to jest dla nich Karyntia i uwolnienie Bośni. Lol. Dawam cały hajs i war reparation, nie. No to nie jest, czekaj, jeszcze się tłuczemy, ja muszę moment. Iść na itrę, bo mi zaraz Mecklenburg przejmie prowincję. Produkcja czy taksy? To produkcja, no. Renew war taxes, tak. O Boże, mam 5000 piechoty. 1000 konnicy i 14000 artylerii. Fajnie. Chyba porobię samych najemników z piechoty.
Wezmę Race World Taxis. Czemu jeszcze tego nie zrobiłeś? Nie wiem. Dobra, jedna armia, 10 tysięcy typa zmiażdżone. Fajnie. Jak będziecie tak sobie ustawiać po postaki 10-15 tysięcy, to mi to jest na rękę. Będę mógł sobie chodzić i wam rozwalać te staki. Po tej wojnie taką flotę zbuduję. I się osrają. Zobaczymy. Same karaki będą. Karaki? I najlepsze, heavy shipy. Po co ci duże statki na Morzu Śródziemnym? Bo tak. One wcale tak dobrze nie walczą. Na Morzu Śródziemnym. Trzymaj Bartolomeo, trzymaj go. Kurde, rozdzielilibyście się, żebym was mógł zaatakować. Ej, mam buta, fajnie. To dobrze. Chcesz się bić w szabloku, dobra. Kiedy tam dojdziesz? 12. No, rozmyśliłeś się, ale okay. Fajnie, że porobiłem te forty, bo oblegają te prowincje już któryś rok. Gówno robią z tego. No ja mam forty tylko na zachodzie na razie. Na wschodzie mi szybko będą oblegać prowincje. Złapał Polaków, dobra. Przyda... Montferrat, pomógłbyś mi, jakbym zaatakował ich? Pewnie tak. Chociaż nie ruszyłeś się. Montferrat. No dobra, wygram bez twojej pomocy. To jest Montefredy. Czekaj, to może mi uratować dupę. Generał 75 tradycji. No i 40 koła idzie jeszcze po twoim państwie. Boże. Taki sobie, 4-2-3. Kurde. Szybko będzie chodził. Ale lepszy niż mój. Obecny, cool. Lepszy ostrzał. Nie wiem, czy jeszcze na razie ostrzał jest lepszy, już jest lepszy, czy jeszcze lepszy. Ale zawsze coś. Dobra, te 3000 Polaków idźcie zmiażdżyć. Mi się nie podoba, że mi tam podbijają moją bukowinę. Więc zgodzę się na white pisać jakieś tam hajsy? Oferty. Najgorsze jest to, że ja muszę chodzić, wiesz, nie mogę sobie tak jak ty, że mam jeden stack i sobie tak chodzę, tylko bo ja mam wszędzie 27 tego. Tyle, że ty masz wojsko. I masz wojsko. No już niedługo, bo mi zostało 40 tysięcy manpowera. Ej, daj trochę, bo mam 0. Minus 28. Pójdę odbić Opole, może. Iskra, Opole. Ja cię pierdolę. Iskra, Opole, ja dupę pierdolę. A Opole. No są rekruty tylko najemników od piechoty, żeby miał kto walczyć. Artyleria będzie walczyć. Armia od Mecklenburga właśnie została zmiażdżona po raz kolejny. Masz już 31% z samych walk. Dzięki mnie. Dzięki tobie. Weź mi spami. Kiedy ta wojna się zaczęła? 22, jeszcze 2 lata. Zanim wszyscy będą chcieli w magiczny sposób biały pokój. Jaką ja mam misję w ogóle? Improve defenses in Argus. Aha. Powinienem o Boże, to my mamy minusy. Kurde, walczcie chłopie. O, przejmiemy to chyba. Trend? Tak. O, chyba to przejebiesz.
Ich jest więcej. Jeszcze posiłki mój dom. Jak się umiesz, to się wycofaj, żeby ludzi nie tracić. Niepotrzebnie. Okay. Obośni, chodźcie. I fervor. Zwłaszcza, że masz deficyt ludzi. 80 tysięcy i jak im będzie rosło ten. Jeszcze mają 4% miesięcznie atrycji. Ale im będzie worek zawsze wszystkim rosnąć. To dobrze. Bar już ma 10. A to z tej bośni robię najemników. Te emocje. Jak zwykle emocje. W wojnie koalicyjnej. Ulubione moje koalicje. Nigdy się nie skończą. O, jeszcze mi król zginął. A mi 13 tysięcy gdzieś pierdzielić. Albo do Serbii idzie, król nie wiem gdzie. Zginął w trakcie wojny, więc straciłem 2 stabilności. Miło. Teraz już nie robię króla generałem, bo jak zaś zginie, to będzie problem. 4-3-1, o Boże, dobra. Fokus na militarny, kiedy będę mógł? Za parę miesięcy, dobra. Państwo papieskie co robi? A jest wojnie przeciwko... A ja nie walczę z państwem papieskim, lol. Dobra, już mi polepszyło stabilność na jeden. Czekaj, welcome to Byzantium. 60 tysięcy typa sobie łazi po moim tym i nie wiem, czy idą na mnie, czy na ciebie. Ora, uzbierałem 50 tysięcy z najemników. Idziemy. Chyba na mnie idą. Albo nie umiem się zdecydować, co oblegać. Tracę 20 dukatów. Auć. Ile masz kasy? 650. Jeszcze trochę pożyją ci najemnicy. Oni giną po 2000 co prowincję. No ja mam tak mały supply limit, mówię ci. Nie możesz takim dużym stakiem chodzić, bo stracisz pół armii zanim gdzieś dojdziesz. Polska ze swoim generałem. 4-3. Niech im zginie ten ich król w tej bitwie. Nie udało się. Dobra. Mam tu stack 60 typa obok mnie i się boję. A nie chyba na mnie teraz idą. Nie wiem. Gdzie oni? Zapraszam. Nie chodzą po twoich prowincjach i tyle. No, niech tracą manpowera. Nie umiem się zdecydować, co oblegać. Mnie komputer wychujał. Czemu? Bo sobie na tym bucie szedł i minął mnie takim łukiem, nawet ruszyć się nie zdążyłem. O, widzę, gdzie idą. Nie, już tam nie idą. Teraz idą na mnie. Już nie. Dobra, niech se chodzą po moich ziemiach, mi to nie przeszkadza, niech tracą ludzi. Jeszcze kolejna wojna. Co? Ale defensywna. Nie... Imerti. Ale to tego. To już nie mogę dołączyć do niej. Ma sojusz z Bizancjum, raczej walczy przeciwko Bizancjum. Imerti jest oblegane przez... Decline, sorry. Przez tych pretendentów i on to... jeszcze wojnę wypowiedział. Nie, defensywna to jest. Aha.
Nie będzie chciał bar już White Peace'u? Bar nie, ale skończę z Saksonią i Savoyem i tak dalej. To muszę z Francuzami relacje polepszać, bo wziąłem osobny pokój. Zaatakowali mnie i jak na razie wdupczają. Stracili już 20 tysięcy ludzi. A mogłeś mówić, że się bijesz? No to i tak byś tu nie doszedł na czas. No już wygrałem tą wojnę praktycznie. Bitwę, a nie wojnę. O. Wojnę ja wygrałem. Bitwę, wojnę. Savoy chce sojusz. Fuck, nie. Jesteś w trakcie wojny z Francją, jeszcze mnie do wojny z Francją ciągnąć. LOL, wygrałem. Przyszły pościg. Nie, idą dopiero. Idę ci tam pomóc. Dobra, odpuścili. Rozmyślili się. No mimo wszystko podbiegnę trochę do ciebie. Jakby się tak znowu rozmyślili. O, jeszcze mi dowódca zginął. Stój tak, pojedynczymi, bo idę do Steinmarku. Do Grazu mogłeś podesłać, dobra, nic. Niech oni zaatakują, niech mają minusy za zaatakowanie, bo ja mam wszędzie te rzeki, to jest fajne. Gdziekolwiek nie zaatakujesz, to masz tego. Znaczy, Węgry w E3 były bardziej OP pod względem terenu, bo oni wszędzie mieli góry w sumie. No. Rozdzielili się, może jakoś raz się pojebią. Niech chodzą takimi dużymi stakami. Patrz, jakie oni już mają urek zaoszczędzić wszyscy. Czekaj, moment. Był jakiś event. Golden Liberty. Koszt doradców minus 20%. Koszt stabilności plus 20%. Albo tracę 20 legitymacji i zyskuję po 50 wszystkich punktów. I chodź tutaj do Zagrzebu. To chyba wezmę to drugie. 20 legitymacji nie jest tak dużo. Do Zagrzebu. Gdzie jest Zagrzeb? Dobra. Obok mojej granicy. Idę. Szkoda, że ty atakujesz. Ale jak to bitwę wygramy, to w sumie już wojna jest wygrana, bo już jest bardzo mała różnica. Bo ile tą bitwę wygramy? Gramy. Bo on tu zaraz 6000. To niech idzie te 6000, co z tego? Chyba, że będą tak po 5000 co sekundę przysyłać. No już idzie kolejny od Turingi. Ale nie zdążą już. Rale 500, 400, 300, 200. Dobra, wygrana. Oj, super muzyka. Ride for Victoriously. Co? Jeszcze się nie zgadzają? No. Przed chwilą się zgadzali prawie, że. A Warmię podbili. Gdzie jest Warmia? Warmia? Mówiłem tylko informację, co się z Warmią było. Warmia jest w Polsce. Polska jest przeciwko nam. A spróbuję coś innego. Jakich bar ma sojuszników? Może ich sojuszników powywalam. Alzacja, Bretonia, Austria, Palatynat. Nie, akurat to jest w koalicji przeciwnie. Bretonia się nie zgodzi, Alzacja... Alzacją wojny nawet nie ma i mogę im wypowiedzieć. Chodź do góry. Ale zniszczyłem dziecięcą armię! Gdzie? Zali była, ta cała armia co uciekła. Wszystkich zniszczyłem. No, to fajnie. Wszedłem na nich i zdechli. Bo Moreli nie mieli. No ta. Nie mieli co jeść. Myślę, że będziemy się jednak bić i to, że mieli przewagę by dwukrotną w sumie. Cały czas oglądaj, czy Bern nie chce już białego pokroju. Cały czas patrzę. Bo jak właśnie zniszczyłeś 20 czy 30 tysięcy, to trochę to odczują. Dobra, odczują. Jest koalicja, ale kot miał czy coś tego w kół. Mm-hmm.
Ja widzę 15 tysięcy ludzi z Lunenburgu. Mogę się tam przejść za miesiąc lub dwa, jak trochę ludzi odzyskam. Dobra, kurde, wpuść płyn. Chodź do Lincu, tam na 16 tysięcy, bo trzeba robić te procenty. Do Lincu, dobra. No to ich sam zjedziesz takim stakiem, dum stakiem. Ale jednak do minusy. Może być wsparcie. A w sumie jadę ich po parę razy więcej. A teraz oni mnie jadą dwa razy lepiej. No proszę, dajcie te procenty. Basarabię mi zaraz przejmą. No musimy coś popodbijać teraz. Ja chyba poślę całe te wojsko, które mam. I za... Czekaj, zrobię tak. Ja widzę stak od Polski. Spróbuję go zmiażdżyć i potem będę musiał iść odbić Basarabię. Jak będę mieć podbitą prowincję, to nie będzie rozpół, jak złożę samo z siebie. Ja mam 4,5 już prawie. Bretonia stoi 7 tysiącami. Zaraz coś spróbuję, pewien trik. Niszczymy całą armię, ale trzeba to zrobić tak. Nie chcę wszystkich wojsk usuwać. Tylko część. Mam na pewno ponad limit wojskowy. Ta, to aż 19, dlatego tak mi się traci. Ale teraz tracę o wiele mniej tych wojsk, jeszcze 6. Zrobię tak, wywal najemników. I teraz złącz ich, consolidate. No i mam dobry limit teraz i zarabiam jeszcze 5 dukatów. Trzeba by posłać kogoś, tak sneaky, żeby podbić stolicę od baru. Sam idę, osobiście. No. Osobiście spuszczę im w pierdol. No nie, stabilność mi spadła! Ale mam władzę 3 czy 5, to nie najgorszy. Teraz militarię będzie mi tak szło, czekaj. Teraz popatrzeć, wezmę tak. Więc tak, 3-3-5, więc generał. Trup. Taki, 4-0-3. Na pewno z niego nie skorzystam. Zdążyłem nająć generała, zanim do mnie dobiegli. No i się zdziwili. No skończycie to nie. Ile jest? 47 na 47. No szkuźwa, no proszę was. Land of War niech spadnie o to jeden. Zapłać im coś może, jeśli się zgodzą. 25 dukatów im spróbuj dać. Tylko boję się, że jak poddam się, to znaczy, że dam coś w zamian, to oni nie odpuszczą koalicji. Będziesz mieć ten. Traktat pokojowy, więc wszyscy będą musieli wyjść z koalicji. Bo nie możesz mieć, nie możesz być w koalicji, jak masz traktat pokojowy. No nie wiem, jak już jest 47 na 47, to zaraz biały pokój będzie. Jest biały pokój. No. Pum. Idealnie. Nagle tracę kasę. Co? Ja też. Wiesz, ile mam wojska? 4000. Tak lepiej niż ostatnio. Na minusie 22 manpowera. Mi zostało 30 tysięcy manpowera ze 104 tysięcy. Dobra, wy tam handlujcie. Muszę handel porozdawać. Ty popłyń do Konstantynopola, ty w Wenecji. A ty do Palermo. Czemu tracę kasę? Liberty Desire na szczęście nie jest duży. Ej,
czekaj, czekaj. Traciłem 2 dukaty i nagle zarabiam 19. Okej? Okay. Our rival has inscribed his naval strength. We must respond in kind of... Or we will look... W sumie idealnie skończyliśmy tę wojnę, bo jest 30 minut. No w sumie, to do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będę się znowu odbudowywać po kolejnej koalicji. 3 odcinki oczywiście. Mnie coś podbije i znowu będzie koalicja na mnie. No, no. Do zobaczenia i... Na razie, pa. Trzymajcie się, cześć.